Witajcie w kolejnym filmie. Kolejny odcinek z cyklu Problemy i choroby naszych roślin. Dzisiaj zajmiemy się potasem. Kilka słów o potasie. No, potas jest oczywiście niezbędny do wszystkich procesów związanych z transportem wody i otwieraniem, zamykaniem się porów w naszych roślinach. Tutaj, jak widzicie, mamy zdrowiuteńkie rośliny, które tego potasu mają odpowiednią ilość. Ten potas wpływa na siłę, jakość rośliny i kontroluje wszystkie jakieś tam związane procesy, na przykład z wytwarzaniem węglowodanów, co ma też związek tutaj z fotosyntezą. Jakie są oznaki niedoboru? Jeżeli mamy niedobór potasu, tutaj się skupię troszeczkę na tej roślinie, żebyście widzieli, zostaje ograniczone parowanie, transpiracja wody z rośliny. W konsekwencji wzrost temperatury spala nam komórki w tych liściach i to się uwidacznia na brzegach. Ja wam pokażę. Jak widzicie, brązowe plamy na końcach liści. Tutaj już mamy nowe liście, na których tego nie widać. No, miałem niestety taki okres, że troszeczkę zaniedbałem te krzaki. Później końcówki stają się szare. Liście żółkną od brzegu w kierunku tych naszych nerwów. Tak jak tutaj było widać, od brzegu do nerwu liścia. Zwijają się, opadają i tak dalej. Jakie są przyczyny tego niedoboru? Zbyt mała ilość albo niewłaściwy rodzaj nawozu, uprawa wiążących potach z podłożach roślin. To akurat nie jest ten przypadek, no bo wiadomo, to jest akurat hydroponika. Bądź zbytnie zasolenie. Nadmiar sodu spowalnia wchłanianie potasu. Jak to rozwiązać? No, niestety trzeba tutaj interweniować, zakupić nawozy, które są bogate w potas i dodawać je ręcznie. Co jeszcze można dodawać? Popiół drzewny albo obornik kurzy, knorowice i tak dalej. Tylko że trzeba uważać, żeby nie popalić korzeni. Potas jest bardzo szybko przyswajany przez rośliny, co powoduje, że już po kilku dniach widać efekty tego nawożenia. Niestety też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo zbyt duża ilość doprowadzi do rozpadu soli, niedoboru wapnia, magnezu i tak dalej, zakwaszenia w otoczeniu korzeni, co może spowodować obumarcie naszych roślin. Myślę, że to tyle na temat potasu. Jeszcze sobie o potasie powiemy w momencie, kiedy będą dojrzewały nasze owoce, ponieważ on też wtedy jest ważny. Potas i fosfor, ale to temat już na kolejny film. Jeżeli są pytania, wiadomo, śmiało w komentarzach możecie też do mnie pisać. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało i do zobaczenia.